Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Po prostu o świecie, ludziach i wydarzeniach. Dziś zabieram Państwa do dżungli, czyli nielegalnego obozu dla imigrantów w Calais. Przebywa tu kilka tysięcy osób. Część z nich od miesięcy koczuje w dramatycznych warunkach. Są zdesperowani i często ryzykują życiem, bo jak mówią, nie mają nic do stracenia. Włamania do samochodów ciężarowych, napady i starcia z policją to codzienność w Calais. Trudno się dziwić, że nie wszystkim mieszkańcom tego miasteczka podoba się sąsiedztwo imigrantów. Po zamachach w Paryżu nieufność i obawy narastają. Niewiele ponad 20 mil morskich, czyli około 40 kilometrów. Tyle dzieli port w Calais od angielskiego wybrzeża w Dover. Podróż promem trwa półtorej godziny. Znaleźć się na jego pokładzie to marzenie tysięcy imigrantów żyjących w nielegalnym obozie, nazwanym dżungla. Różne narodowości, różne wyznania, ale wszystkich łączy jedno. Ci ludzie chcą wyjechać do Wielkiej Brytanii, wziąć szturmem ciężarówki. Nieważne w jaki sposób, ale znaleźć się na statku czy w tunelu. By dotrzeć do obozu w Calais, pokonali tysiące kilometrów. Najwięcej jest tu Afgańczyków, Syryjczyków, Etiopczyków, Sudańczyków oraz Irakijczyków. Ci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, są nieufni i unikają telewizyjnych kamer. Dlatego musimy nagrywać z ukrycia. Jak przyjechałeś tutaj? Jesteś z Iraku, to przecież daleko. To prawda. Jechałem 2 tygodnie. W jaki sposób podróżowałeś? Z Iraku samolotem do Turcji. Z Turcji zaś samochodem tutaj do Calais. Bez wizy przez Turcję? Kupiliśmy w Turcji fałszywe paszporty. I z Turcji przepłynęliśmy promem do Grecji. Ale jak to, bez dokumentów? Nie, mieliśmy fałszywe papiery. Dzięki temu bez problemu przejechaliśmy przez Grecję, Macedonię, stamtąd do Serbii i dalej Chorwacja, Słowenia, Austria. W Austrii nie było kontroli? Nie, nie było. To już strefa Schengen. Jest nas w sumie 6 osób. Codziennie próbujemy dostać się do Anglii. Wszystko jest w rękach Allaha. Z Calais do Anglii dostać można się albo promem, albo tunelem, którym kursują pociągi. Ta druga droga jest bardzo niebezpieczna. Według policyjnych statystyk od czerwca
doszło do 17 wypadków śmiertelnych z udziałem imigrantów próbujących forsować kanał La Manche. Większość z nich zginęła w tunelu. Jak długo tutaj jesteście? Tutaj w tym obozie jestem już długo. Są wśród nas osoby, które mieszkają tu 3 miesiące, a niektórzy z nas nawet pół roku. A znasz kogoś, komu udało się przedostać do Wielkiej Brytanii? Tak, są tacy, którym się udało. Wczoraj 9 osób przeprawiło się na drugą stronę. Przedwczoraj też komuś się poszczęściło. W jaki sposób? Wskakują na przyczepy samochodów pod plandeki. Korzystają z okazji, gdy kierowcy nie widzą. Niektórym się udało, niektórym nie. Są też tacy, którzy próbują dostać się do pociągów. Ale to jest bardzo niebezpieczne. Pociąg jest niebezpieczny. Tak, to prawda. Pociąg jest niebezpieczny. Dlatego ich głównym celem stały się tiry. Zaparkowany samochód natychmiast przyciąga potencjalnych pasażerów na gapę. Wielu kierowców, którzy na noc zatrzymują się w Calais, a nie mają załadowanego towaru, zostawiają samochody otwarte, po to by imigranci, którzy próbują się do nich dostać, nie zniszczyli zamków i nie porozcinali plandek. Pan Artur, zawodowy kierowca z Polski, przejeżdża przez Calais 3 razy w miesiącu. Na niego też już polowano. Grupa imigrantów zablokowała drogę, chcąc zmusić go do zatrzymania się. Są agresywni i są coraz bardziej agresywni. Po prostu nie można ich wyprosić, żeby opuścili, prawda, naczepę. Ale co, próbują się bić, siłować, tak? No po prostu nie chcą. Nie chcą. Nie chcą, a kierowcy, koledzy, no i tak samo nie chcą się użerać, prawda, i przepychać, i żeby zostać, dajmy na to, jak kaleką do końca życia. O, po lewej stronie mamy pierwszych emigrantów, którzy idą, właśnie tu będą koło tego sklepu, będą krążyć. Po prawej stronie mamy następną grupę, która tu będzie atakowała te samochody, które stoją koło sklepu. Po prawo, po lewo mamy już następnych. Schodzą się, tak. Mamy zjazd. To była ta sytuacja. Zjeżdżamy w nocy. Zjazd do portu, do Calais. Wiadomo, tu prędkość nie jest duża. I w tym miejscu po prawej stronie, tutaj, przy tym wiadukcie, była grupa emigrantów ze 30. Tutaj, tak? Tak. A dosłownie na wiadukcie ustawione miałem pachołki, zagrodzoną drogę, żeby przejechać, nie? O, w tym miejscu. I musiał pan stanąć? Nie, podjąłem takie ryzyko, prawda, że po prostu uderzyłem. O, właśnie to jest taki pachołek. Aha. Tu, prawda? To jest taki pachołek, co jest, i tutaj jest rzucona, zablokowana droga. Zastawili panu drogę, tak, po prostu. A po prawej stronie są emigranci. I albo staję, prawda, i mam emigrantów zapakowanych, prawda? Albo podejmuję ryzyko i uderzam w pachołki, prawda, i jadę prosto. Wiadomo, wiąże to się kosztami, z usterkami, prawda? Można potłuc lampę, zderzak. Takie są nieprzyjemne sytuacje. No ale też jakby pan się zatrzymał, to byłby pan tutaj sam. Tak, tym bardziej, że to była noc. Podjąłem po prostu, bałem się o swoje życie nawet, no.
skaczą z wiaduktów na naczepy, rzucają w reklamówkach, mają jakieś cegły, kamienie, rzucają w szyby, wyrzucają cokolwiek, znajdą jakieś pachołki, zabezpieczenia, barierki, znaki drogowe pod koła, żeby tylko zatrzymać ciężarówkę. To niebezpieczna robota tutaj w Kale. No to też zależy, jaka jest pora, bo jakieś 3 tygodnie temu miałem taką sytuację, że dojeżdżając tutaj do portu, na pierwszym zjeździe już na drodze dojazdowej było zamknięte, policja zamknęła drogę z tego względu, że weszła ich duża grupa w stronę portu. Zrobił się już korek przed parkingiem, dlatego żeby zabezpieczyć auta i w miarę jakoś, żeby kierowcy jeszcze zdążyli pouciekać, zamknęli drogę na zjeździe. Ile pan kary dostaje, jakby pana złapali na granicy z emigrantami? Proszę pana, ja dostaję kary 600, a... Ale 600 czego? Funtów. Aha. A firma 2000. Od jednego emigranta. Naprawdę to są kolosalne pieniądze. Tereny wokół portu w Calais wyglądają na dobrze strzeżone. Ale nawet podwójne, wysokie ogrodzenie nie jest w stanie zatrzymać imigrantów polujących na ciężarowe samochody. Można odnieść wrażenie, że dla tych chłopaków próba dostania się do samochodu ciężarowego jest niczym sport ekstremalny. Próbują po kilka razy dziennie, nie zniechęcają się, gdy są złapani albo przeganiani stąd, wracają po godzinie lub dwóch. W starciach z policją brała udział grupa imigrantów około 200-250 osób. 26 funkcjonariuszy zostało rannych w pierwszym dniu starć i 10 następnego dnia. Imigranci chcieli zdobyć szturmem most i rzucając kamieniami zmusić kierowców ciężarówek do zatrzymania się. Potem próbowali wdrapywać się na samochody. Chcieli dostać się do środka, na przyczepy. To bilans zamieszek, do jakich doszło na początku listopada. Co rusz, policjanci w Calais stawiani są w stan podwyższonej gotowości. Dość, wracajcie do obozu. Mamy swoje prawa, chcemy stąd wyjść. To nasz wolny wybór. Policja zablokowała właśnie drogę, którą imigranci wchodzą na autostradę prowadzącą do portu w Calais. Sytuacja jest napięta, trwają negocjacje. Do podobnych starć między policją a imigrantami dochodzi tu niemal codziennie. Gdy tylko pojawiają się ekipy telewizyjne, natychmiast znajduje się też Trybun Ludowy, który w imieniu imigrantów wygłasza płomienną mowę o prawach człowieka i demokracji. Jesteśmy ludźmi, sami decydujemy, chcemy do Anglii. Nie chcemy tutaj zostawać. Opuściliśmy nasz kraj, bo tam jest wojna. I co tutaj się dzieje? Jesteście ludźmi? Wierzycie w prawa człowieka, a jednocześnie strzelacie do nas? W moim kraju skandujecie hasła o pokoju.
Tymczasem tutaj nie szanujecie praw człowieka. Chcecie robić porządek u nas, a nie przestrzegacie praw człowieka u siebie. Dlaczego? Żyjemy tutaj i jesteśmy ludźmi, a musimy tak żyć. Wy też macie dzieci, żony, macie wszystko. Ale to nasze dzieci muszą tak żyć. Dżungla rządzi się własnymi prawami. Nie ma jednego przywódcy, czy też jednej grupy kontrolującej to dzikie obozowisko. Także policja nie zapuszcza się w zaułki tego getta. Jeśli masz kłopoty, to zapraszamy do nas. Bardzo wam dziękuję. Allah wam to wynagrodzi. Mamy miejsce w namiocie. Musisz być ostrożny, bo tu jest niebezpiecznie. Zdarzają się wypadki. Nikt nie wie, co mu jest pisane. Co robicie, jak przyjeżdża policja? Tutaj nie przychodzą. Najwyżej pojawiają się na obrzeżach, przy namiotach Czerwonego Krzyża. Wszyscy tutaj są z Iraku i z Syrii? Nie, z Egiptu też. A jak tutaj trafiliście? My przyjechaliśmy w nocy ciężarówkami. Na granicach nie było kontroli. Zapłaciliśmy za to dużo pieniędzy. Na granicach nie było kontroli. Ale przecież między Turcją a Francją są jeszcze inne kraje. Trzeba mieć pozwolenie na wjazd. Nie ma kontroli na tych granicach? Nie myśl, że my tam u siebie jesteśmy biedni. Są wśród nas przedsiębiorcy. Ludzie mają pieniądze. A jak nie udaje się ucieczka do Anglii i złapią kogoś ukrytego między towarami, to co robią? Zostawiają w spokoju czy wysyłają z powrotem? Nie, nie, spokojnie. Tam traktują nas bardzo dobrze. To jest humanitarny kraj. Wszystko zależy od twojego losu, od szczęścia. Może nikt cię nie odkryje w ciężarówce. I jeszcze jedno. Nie wolno ci mówić po arabsku. Poza tym są tutaj przemytnicy, oni też pomagają w ucieczce. Na terenie dżungli kwitnie nielegalny biznes. Działają restauracje, a nawet nocne kluby. Wszystko w takich jak te bardzo prowizorycznych warunkach. Jesteś właścicielem tej restauracji? Tak. Co szykujecie dla klientów? Teraz gotujemy fasolę. Fasolę i coś jeszcze? Kurczak i ryż. To danie afgańskie? Tylko afgańskie. Ile kosztuje porcja? Jeden talerz? Tak. Jakieś 5 euro. 5 euro? No, może 6. Mówi się, że imigranci są biedni. Moim zdaniem wcale nie są. Idźcie do obozu. Tam jest 5 restauracji. Burdel. Tak, jest tam burdel. Jest klub nocny. Sklep z tytoniem. 5 innych sklepów. Dla mnie oni nie są nieszczęśliwi. Co więcej, u nas we Francji, jeżeli chcesz otworzyć sklep, musisz zapłacić podatek. Ubezpieczenie. Potrzebne są te wszystkie papiery. Tymczasem im pozwalamy na wszystko, czego chcą. To nie jest normalne. Bernard i Nicole mieszkają tuż obok dżungli. Spokojna, podmiejska okolica
w ciągu ostatnich miesięcy zmieniła się nie do poznania. To prawdziwy koszmar, bardzo wielki koszmar. Stworzyli ten obóz obok, nie pytając nas o zdanie. Od kiedy się tu pojawili, to jest to prawdziwy koszmar. To są bardzo dobrzy ludzie, oczywiście bardzo dobrzy w cudzysłowie. Bezustannie blokują autostradę. Przez nich wyją syreny policyjne, bo niszczą samochody, ranią ludzi. Nielegalny obóz zaczął dynamicznie rozrastać się w kwietniu. Grupa zaniepokojonych mieszkańców Calais założyła stronę o wymownej nazwie. Wkurzeni mieszkańcy Calais. Bardzo się boję. Calais jest jak tykająca bomba. Dramat. To jest dramat. Musimy działać, bo stanie się coś strasznego, a wtedy będzie już za późno. Wkurzeni mieszkańcy Calais tym razem spotykają się w domu Nicole i Bernarda. Planują wystawienie nocnych sąsiedzkich patroli. Pewne granice zostały przekroczone. Czy uważasz, że to jest normalne, że policja boi się wchodzić do obozu imigrantów? Część tego obozu jest opanowana przez islamistów. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że islamiści nadal są tutaj, są niedaleko nas. To problem, który jest tuż obok. Ale swoje niezadowolenie i obawy mieszkańcy Calais wyrażają nie tylko w taki kameralny sposób, przy okazji pilnowania domów położonych w sąsiedztwie dżungli. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna. Zaczynaliśmy od 800 imigrantów. Potem były ich 3000, ostatecznie 6. Wiem też, jak trudne jest to dla mieszkańców Calais. Jednak oni w większości pozostają bardzo spokojni i wyrozumiali. Oczywiście jest kilku, którzy agitują. To jednak niewielka grupa. Dlatego nasz plan działań jest taki, żeby zmniejszać liczbę imigrantów w mieście. Przeniesienie obozu gdzie indziej, w lepsze warunki, leży oczywiście w interesie imigrantów, ale zmniejszenie ich liczby to także interes mieszkańców Calais. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by dżungla miała szybko zniknąć. Składamy skargi w związku z kradzieżami, zniszczeniami, ale czy nam zwrócą pieniądze, to inna sprawa, ponieważ państwo nas lekceważy. To znaczy, państwo daje im, a nie nam. A myślą państwo o wyprowadzeniu się stąd? Nie, jesteśmy u siebie, we Francji. To nie my mamy się wyprowadzać, to oni mają wyjeżdżać. Jak będzie trzeba, użyję strzelby. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby obóz dalej się rozrastał. Już zaczęli demolować okoliczne domy. Jak tak dalej pójdzie, padną strzały. Nie ma takiej możliwości, żeby weszli mi do ogrodu. Koniec i kropka. W lokalnej prasie mówi się dużo o imigrantach, ale nie o mieszkańcach Calais. Wcześniej byłam osamotniona. Całe szczęście, że teraz my, mieszkańcy Calais, zorganizowaliśmy się w grupę i mówimy głośno o tym, co nam doskwiera. Choć wciąż, jeśli powiesz coś krytycznie o imigrantach, od razu jesteś szufladkowany jako rasista. A przecież są kradzieże, kradną w nocy rowery, wszystko. I o tym się nie mówi. To jest ukrywane. Co do rowerów, to przez przypadek trafiamy w miejsce, gdzie jest ich naprawdę dużo. To warsztat prowadzony przez Etiopczyków. Zapewniają, że oni tylko naprawiają rowery, nie kradną ich. Co to jest? Rowery.
Zbieramy te, które ludzie zostawiają na terenie obozu. Przyprowadzamy tutaj, żeby naprawić. Jak trzeba coś wymienić, gdy jest jakiś problem, to można tu naprawić za parę groszy. Ile kosztuje naprawa? Czasami nic, czasami dużo. Co robiłeś w Etiopii? Byłem studentem. 80% z nas chce jechać do Anglii, ale drogi są zamknięte. Mustafa opowiada nie tylko o rowerach, ale i konfliktach między imigrantami. Z tego, co mówi, dochodzi tu do napięć głównie między muzułmanami a chrześcijanami. Kilka tygodni temu spłonął kościół wybudowany przez imigrantów z Sudanu. Są podejrzenia, że było to podpalenie. W dżungli jest jeszcze jeden kościół. Wybudował go ten mężczyzna o imieniu Salomon. Słyszałem, że ty zbudowałeś kościół. Tak, to ja. Słyszałem także o drugim kościele, który spłonął. Tak, zniszczył go ogień. Kiedy? Miesiąc temu. Co się stało? Świeczka. Wypadek? Tak, świeczka. Macie problem z muzułmanami? Nie, żadnych problemów. Jesteśmy w Calais, gdy wieczorem 13 listopada dochodzi do zamachów w Paryżu. Tej samej nocy w dżungli wybucha kolejny pożar. Jedźcie tam na górę i stamtąd filmujcie. Musimy być tutaj. Nie, nie. Dlaczego? Bo się pali. Jest kilka minut po północy. Płonie część obozowiska imigrantów w Calais. Nie wiadomo jeszcze, czy to było podpalenie, czy samozapłon, ale to kolejny dowód na to, jak niebezpieczne jest to skupisko dla ludzi żyjących w obozie nazywanym dżungla oraz dla tych wszystkich, którzy są sąsiadami tego dzikiego obozowiska. Rano widać, jak wiele zniszczył ogień. Wiecie, co spowodowało ten pożar? Nie wiem. A czy ktoś zginął? Też nie wiemy. Tu mieszkali Sudańczycy i Etiopczycy. Przyjechała policja? Jak tylko zaczęło się palić, to przyjechała straż pożarna. Czy macie jakieś podejrzenia? Czy mogła to być czyjaś akcja odwetowa po zamachach w Paryżu wczoraj? Nie wiem, nie wiem. Nie wiadomo. Przysięgam na Allaha, że wszyscy spali i obudzili się przestraszeni. Może wybuchła butla gazowa, która ogrzewała meczet? Wstaliśmy wszyscy i czuliśmy gaz. Nie wiemy, ale tu wszystko jest możliwe.
Czy macie jakieś podejrzenia? Czy mogła to być czyjaś akcja odwetowa po zamachach w Paryżu wczoraj? Nie wiemy. Nie wiemy. Pożar nas zaskoczył. Wstaliśmy i musieliśmy uciekać. A jak długo jesteście tutaj na miejscu? 4 miesiące. Niektórzy 2, niektórzy 3. Co sądzicie w ogóle o tym zamachu, który wczoraj był w Paryżu? Dopiero dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy. Niektórzy tutaj mówią, że to jest wypadek, to co się stało w Paryżu. Niektórzy mówią, że atak terrorystyczny. Ale my, jako muzułmanie, nie mamy z tym nic wspólnego. Pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że część ludzi będzie uważało, że jesteście jeszcze większym zagrożeniem po tym zamachu. Nie, nie uciekliśmy tutaj z naszych krajów, by dostać azyl. Ale są podejrzenia, że wśród zamachowców byli też uchodźcy. Jesteśmy czyści. Nie mamy z tym nic wspólnego. To był wypadek. Nie ma ofiar. To jest oficjalna informacja. Przysięgam, że nie wiemy, co się stało. Zresztą to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Prawdopodobnie to był wypadek lub jakieś przypadkowe zapruszenie ognia. Część osób się zastanawia, że po wczorajszych zamachach, że to ktoś akcja odwetową. Już mówiliśmy, że nic nie wiemy. Nie mamy pojęcia, co wydarzyło się w Paryżu. A tu wybuchł pożar, kiedy spaliśmy. Nagle zobaczyliśmy ogień przed nami. Siłą rzeczy zamachy w Paryżu spowodowały, że na imigrantów zaczęto patrzeć jeszcze bardziej podejrzliwie. Tym bardziej, że wśród terrorystów były osoby zarejestrowane jako uchodźcy. Pojawiły się też obawy o bezpieczeństwo samych imigrantów, którzy mogą stać się potencjalnymi celami akcji odwetowych. Jesteśmy tu nieprzerwanie od 3 tygodni, żeby zaproponować imigrantom inne zakwaterowanie we Francji. Do dzisiaj udało nam się przenieść już 1200 osób i cały czas działamy. Ponadto państwo przygotowuje teraz bardziej wytrzymały obóz dla kolejnych 1500 osób. Z zapleczem socjalnym, gdzie wszyscy będą mogli skorzystać z pruszniców i odpocząć. Tyle tylko, że imigranci wcale nie chcą mieszkać w lepszych warunkach, bo jak można usłyszeć, obawiają się większej kontroli i nadzoru. Dlatego w tej części obozu, wybudowanej przez organizację charytatywną, nie widać tłumu. Oni nie chcą tam mieszkać, ponieważ to jest obóz przewidziany na 1500 osób. Ce camp, c'est le camp de 1500 personnes qui est prévu, mais je pense qu'ils ont peur d'être. A oni boją się przebywać w obozie, który byłby zamknięty, w swoistym getcie, którym staną się więźniami. Oni nie mają na to ochoty. Wybierają koczowanie w małych namiotach i prowizorycznych szałasach z kartonów i folii. Umieścić na tym samym terenie 6 tysięcy osób. To już jest bezsensowne. To jest 6 tysięcy osób z różnych stron świata. Z Afryki, Iraku, z Afganistanu. To już jest wystarczający powód do powstania problemów, ponieważ dochodzi do napięć pomiędzy tymi grupami etnicznymi. Są konflikty, regularnie dochodzi do bójów. Czasem powodem jest zazdrość, bo jedni dostali rzeczy, a inni nie.
Według ostatnich informacji w dżungli przebywa około 4,5 tysiąca osób, ale te dane bez przerwy się zmieniają. Do Calais przyjeżdżają kolejni imigranci. Większość z nich to młodzi mężczyźni. Jest coraz chłodniej. Nadchodzi zima. Ale jeśli ktoś liczy na to, że to ona wystraszy imigrantów, może się bardzo przeliczyć. Sytuacja jest patowa i wydaje się, że francuskie władze nie mają pomysłu na jej rozwiązanie. Na tym kończymy. Wracamy za 2 tygodnie. Tomasz Sekielski. Po prostu trzeba to zobaczyć.